Dzień dobry, jestem w 2020, zapraszam się jeszcze. Dzisiaj Wam pokażę nowe Wam akcesoria dla PKN Sosnowiec. Zapłacić 7 milionów złotych za nowy autobus. PKN Sosnowiec rozstrzygnął przetarg na zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 78 PZ za 184 miliony złotych. A są do Sosnowca firmy Solaris, Bluestar, z polskim Mercedes i Volvo Bus Corporation. Niskoemisyjne autobusy PKN Sosnowiec zamówią w marcu, a w piątek prezes Marek Piekło podpisał się pod wynikami postępowania. Wszystkie nowe pojazdy będą standardowe w klimatyzacji, alkoblokady, monitoring Wi-Fi, budowane w branży gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych, naszym zewnętrznym systemem informacji pasażerskiej. Odzwoniłem, co mówił nam wcześniej Piotr Dębek, to dyrektor do spraw technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sosnowcu. Poinformował z poprzednimi znowami nowe pojazdy. Zostaną wyposażone w olbrzymi system informacji pasażerskiej, znajdują się w nim większą literę LKD. Zamówienie było podzielone na cztery części. Jest koniec 24. 4-12-metrowy autobus z silnikami diesla Euro 6 dostarczy Solaris za 26,9 milionów złotych. 5 chyba teraz 12 to jest autobus wyprodukuje dla sosnowieckiej firmy Volvo za 44,6 milionów złotych. A ta sama firma dostarczy 10-18-metrowy PZU za 19,8 metrów autobusu z silnikami diesla Euro 6 pokazałem zamówienie. OCW obozy Mercedes 8,5 miliona złotych. Potem z tego co mówię, to 127,4 miliona złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa to wstań zostanie podpisana na początku lipca. Pierwsze nowe autobusy 4-12-metrowe i 3-18-metrowe pojawią się w Sosnowcu w grudniu 2016 roku. Kolejne dostawy mają być realizowane co 10 dni przez 4 miesiące. Jak już wcześniej pisałem w tym roku, PKN Sosnowiec ogłosił jeszcze przetarg na zakupy 3 autobusów z silnikami elektrycznymi. Projekt zakupu nowoczesnych autobusów jest częścią przygotowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu dużego programu. Doruszył do małych węzłów środkowych, które zostaną połączone ścieżkami rowerowymi. Na zakup autobusów PKN ma otrzymać 150 zł unijnego dofinansowania. Do tej kwoty firma zamierza dołożyć około 7 milionów złotych środków własnych i 15 milionów złotych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego. To dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, to będzie ciekawostka. Proszę Pana.